Światowy Dzień Prawa do Informacji. Od 7 lat ten dzień obchodzony jest także przez UNESCO, który na całym świecie promuje prawo do informacji i szkoli w tym zakresie przedstawicieli parlamentu, wymiaru sprawiedliwości oraz obywatelki i obywateli. To dobra okazja, by się przyjrzeć temu, jak na tle innych krajów wygląda sytuacja w Polsce. Prawo do informacji gwarantuje nam artykuł 61 Konstytucji, a kwestie proceduralne reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej, która w tym roku skończyła 21 lat. Jednak czy naprawdę przepisy w obecnym kształcie gwarantują nam, że otrzymamy informacje, o które wnioskujemy? Niestety nie. O tym, co może lub nie może być udostępnione jako informacja, decyduje masa regulacji rozsiana po różnych aktach prawnych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, które na przestrzeni lat wytworzyło pojęcia nieistniejące w polskim prawie, takie jak dokument wewnętrzny, nadużywanie prawa do informacji. Dla obywateli prawie niemożliwe jest także wykazanie interesu publicznego, niezależnie od przytaczanych argumentów i danych. Widzimy też, jak bardzo oddalamy się od praktyk stosowanych w Europie, ale też regulacji obowiązujących zarówno w Ameryce, Afryce czy Azji. Powiedzmy to wprost. Prawo w obecnym kształcie nie chroni wolności dostępu do informacji dla obywatelek i obywateli. Nie gwarantuje tym samym jednego z fundamentalnych praw przynależnych każdej osobie. Świat dyskutuje nad kwestiami związanymi z łatwiejszym dostępem do informacji, z wykorzystaniem otwartych danych i sztucznej inteligencji. U nas brak debaty nie tylko w tej kwestii, ale w sprawach zupełnie podstawowych. Codziennie sądy w Polsce pracowicie analizują, co jest, a co nie jest informacją. To zbędna praca, wynikająca z kształtu obecnej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powinna ona regulować wyłącznie procedurę. Tymczasem wprowadziła ogólną definicję, której interpretacja odbiega od standardu konstytucyjnego i międzynarodowego. Mając powyższe na uwadze, zapraszamy Państwa do rozmowy z organizacjami społecznymi i instytucjami, które mają wiedzę o prawie do informacji. 25 października o godzinie 11 w Warszawie. Chcemy rozważyć, jak korzystając z Państwa możliwości jako parlamentarzystów, możemy rozpocząć pogłębione prace nad zmianą sytuacji. Uważamy, że konieczne jest po pierwsze dokonanie przeglądu prawa w Polsce pod kątem ustaw regulujących kwestie tajemnic, jawności udostępniania informacji. Po drugie wykorzystanie międzynarodowych metodologii do oceny legislacji obowiązujących w zakresie dostępu do informacji w Polsce. Po trzecie przystąpienie do międzynarodowego partnerstwa działającego na rzecz dostępu do informacji. Open Government Partners. Powołanie zespołu lub komisji, która z udziałem środowiska samorządowego, akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego wypracuje modelowe prawo zgodne ze standardami międzynarodowymi i ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami. Po piąte, zrealizowanie przez Polskę celu zrównoważonego rozwoju oznaczonego numerem 1610, czyli zapewnienie powszechnego dostępu do informacji oraz ochrony podstawowych wolności zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami. Pragniemy także podkreślić, że rządy prawa, których gwarantem jest także prawo do informacji, transparentność instytucji korzystających z publicznych pieniędzy i rozwój są silnie powiązane i nawzajem się wzmacniają. Bez nich nie stawimy czoła czekającym na wyzwania. Łączymy wyrazy szacunku. Obywatelki i obywatele obecni pod Sejmem 30 września 2022 roku oraz uczestniczki i uczestniczy lotu panów Panek Jawności organizowanego przez Sieć Obywatelską Urwę Polskę. Zachęcam wszystkich do podpisywania listu. Krążą osoby, które mają takie podkładki, mają długopisy, można podpisywać. Może tylko jeszcze jedna uwaga. Jeżeli ktoś jedzie na ZOP, to na